Pracował i pomagał w zakupach żywności, którą robotnicy zanosili do getta. Z łatwością nawiązywał kontakt z przychodzącymi pod placówkę polskimi handlarzami. Umiał się z nimi targować. Był obrotny, odważny i uczciwy. Szybko zyskał zaufanie robotników i stał się pośrednikiem między nimi a handlarzami. Szczególnie przyjazne stosunki nawiązał ze staruszką, panią Janiną Jakubisiak z Chmielnej i z nauczycielem z Grochowa, panem Idzikowskim. Byli oni stałymi odbiorcami towarów z getta i dostawcami żywności dla placówkarzy. Pod koniec sierpnia 1942 roku, w czasie załatwiania transakcji, Byczek zauważył na ulicy kilkoro błąkających się dzieci. Wygląd świadczył o ich pochodzeniu. Zostawił interesy i zajął się dziećmi. Handlarze protestowali, chcieli dobić targu, ale Byczek odpowiadał: dzisiaj nie mam czasu. Od tego czasu dzieci Boluś, Kinol, Kulas i Teresa znalazły się pod opieką placówkarzy. Serdecznie zaprzyjaźniły się z Byczkiem. Szczególnie przywiązał się do niego Boluś. W styczniu 1943 roku Niemcy zlikwidowali placówkę Omnium i wywieźli robotników. Byczka nie było jednak między nimi. W porę uciekł. Nie po to skakał z wagonu, by teraz znowu dostać się do transportu. Jeszcze tego samego dnia spotkał robotników z pobliskiej placówki Ostbahn. Ci byli jeszcze Niemcom potrzebni. Wyładowywali węgiel z wagonów, poprawiali nasypy kolejowe. Przyjęli chłopca. Czyścił im narzędzia, przynosił papierosy i napoje. Po śmierci jednego z placówkarzy udało mu się uzyskać stałą kartę pracy. Wtedy też wziął się do szmuglu. Przenosił żywność do getta. Wolno było tam wnosić tylko bochenek chleba lub trochę kartofli, ale byli i tacy żandarmi, którzy całą przyniesioną żywność wyrzucali na ziemię. Nie jeden z robotników oberwał przy tym kolbą po głowie. Trzeba było nie lada sprytu i pomysłowości, aby przemycić trochę masła, słoniny czy cukru. Byczkowi sprzyjało szczęście, i to nie tylko w szmuglu. Przypadkowo natknął się w getcie na brata matki, jedynego pozostałego przy życiu członka rodziny. Ten skomunikował chłopca z ludźmi z podziemnej organizacji, która w tym czasie szukała możliwości zakupu broni. Jednym z kanałów zaopatrzenia były żydowskie placówki. Wśród Polaków, którzy handlowali z placówkarzami z Ostbahnu, był tramwajarz z Chmielnej, Wróblewski, znajomy pani Jakubisiak. Z początku Byczek kupował u niego żywność, później na zlecenie żydowskiego podziemia również rewolwery, które szmuglował do getta w wydrążonych bochenkach chleba. Broń odbierali od niego bracia Jasińscy z szopy Hoffmana i przekazywali organizacji. Nowa rola imponowała chłopcu. Mimo grożącego niebezpieczeństwa, coraz częściej przenosił broń do getta. Co kilka dni Byczek pozostawał na noc u pani Jakubisiak, u której przeprowadzono poważniejsze transakcje. Trudno powiedzieć, jakie przybrałyby one rozmiary, gdyby w marcu 1943 roku nie skoszarowano robotników placówki Ostbahn. Już nie wracali do getta. Zostali zapędzeni do obozu przy ulicy Armatniej na Woli. Byczek skorzystał z zamieszania i ukrył się u pani Jakubisiak. Nie mógł jednak długo u niej pozostać. Zbyt wielu ludzi znało go tam jako Żyda. Jakubisiakowa zaprowadziła chłopca do swojego znajomego, szewca Wiśniewskiego, zamieszkałego na Grochowie przy ulicy Miszewskiej, który po długich naleganiach zgodził się przyjąć Byczka na ucznia. Chłopiec rozpoczął naukę od sprzątania warsztatu i zdzierania starych zylówek. Minęło sporo czasu, nim zaczął naprawdę uczyć się rzemiosła. Ale dach nad głową i miska gorącej strawy w zupełności zaspokajały jego szewskie ambicje. Zbliżały się żydowskie święta Pesach. Byczek postanowił spędzić je razem z wujkiem. 17 kwietnia 1943 roku poszedł z żydowskimi robotnikami do getta. W
w obliczu groźby całkowitej likwidacji getta, bo zostali przy życiu Żydzi, przygotowywali się do obrony. Byczek pomagał wujkowi w porządkowaniu bunkra i przekopywaniu podziemnego przejścia do sąsiedniego domu. Po dwóch dniach, w noc sederową, zaczęła się trzecia akcja likwidacyjna. Getto chwyciło za broń. Byczek znalazł się w szeregach bojowców. Po wyczerpaniu amunicji przyłączył się do grupy, która schroniła się w bunkrze, ale już nazajutrz musieli z niego wyjść, gdyż Niemcy podpalili dom. Popędzono ich na Umschlachplatz. Załadowano do wagonu i wywieziono w kierunku Poniatowej. W wagonie Byczek zetknął się z 13-letnim chłopcem pochodzącym z Paryża. Miał na imię Kazik. Postanowili razem uciec z transportu. Okazja nadarzyła się podczas przesiadania się do kolejki wąskotorowej. Niestety Kazikowi nie dopisało szczęście. Złapano go i odstawiono do transportu. Natomiast Byczek zmylił uwagę Niemców i polnymi drogami przedostał się do Puław. Stamtąd pojechał pociągiem do Warszawy i wrócił do pana Wiśniewskiego na Grochowie. Znowu wbijał ćwieki w stare buty i zniszczone pantofle.